Witam was, to jest odcinek z Europy Universal 4, nie Hertz, nie Hertz, Europy. Chciałbym wam pokazać coś na początek, że Teutonikiem Order rządzi Von Saiyan, Super Saiyan, więc jak będę chciał, niech będę miał przerąbane. A kiedyś w końcu trzeba sprowadzić to chrześcijaństwo jakoś. Jest wojna z Mingiem, nie ma wojny z Mingiem. Ale mogła być wojna z Mingiem, tylko muszę tą flotę zrobić transportową, ponieważ nie chcę znowu pozwalać tym piratom upić Meksyku. Tylko tracę tutaj, a nie ma co tracić, nie ma co się martwić. Panami będzie trzeba kolektować i to mocno. Japan ma 24%. Dałoby się więcej właśnie handlowców tutaj, traderów. Rebel Uprising. Dużo macie tutaj? 4, 8, 4, 10. No dobra, większe wam. Dlatego, że tej nawracam i chcę to nawrócić. Nikt mnie nie powstrzyma. Jak wygląda opcja ilości state'ów? Chcę teraz znaleźć to, jest 20 state'ów. To jest state'em i dlatego tyle kosztuje korowanie. No nie wracajcie tutaj, bo tracimy ludzi, idioci. Kto nimi dowodzi? Jest, pół korupcji, zawsze o tym marzyłem. Ta strata od cholery hajsu, bo pójdzie na tą korupcję. Jeszcze War Exhaustion po pierwsze. Jak już macie robić Routing Out Corruption, to zmniejszy wam to. Ale świetna informacja, dostać korupcję i nagle będzie walka z korupcją. Bo już wolę poświęcić ten hajs. Nie ma taksyt. Ja co zobaczyć, tutaj nie ma żadnych właśnie prowincji handlowych. Nie ma wracania. Te wszystkie prowincje obejrzeć, czyli ma takie, co ma plus 10, której nie warto byłoby się przyjrzeć, nie ma. Ale tak trzeba zmniejszyć Routing Out Corruption i dać płacenie armii. O, wybuchła seria buntów moim przyjacielu Meksyku. Malakka, internal conflict. Mali mnie klejmowało, ciekawe, czy on robił spy networka. Bardzo odważny ruch z ich strony. To czemu te Routing Out Corruption przybyło? Czemu aż tyle straciłem hajsu? Rozumiem. Flota. Ciężkie stateczki. Piraci, którzy sobie tutaj pływają. I tutaj jest wojsko, przez które nie mogę znaczyć całej floty. Mogę znaczyć, czyimi jesteście? Korei. Ty Koreo, że życie ci się znudziło chyba. I nie chcesz mieć prowincji morskich. Kurczę, hajsu zaczyna brakować.
Mam dylemat, co teraz zrobić. Chyba zwolnię advisora. Może nawet dwóch. Żeby nie musieć ich utrzymywać. Powinno mi jakoś tam na razie aż tak. Powinno mi zmniejszyć. Gówno, a nie zmniejszyło. Nie, 15 rutnik autokorruption poszło. Czy kij wie co? Jestem bankrutem. Ale even daj mi pół rooting out corruption i mam w pierdziel od razu. Przestaję płacić armii, no co mogę zrobić? Aż nie przyjdzie hajs od tych państwek, Kalifornii i tak dalej. Meksyko, Japanii najlepiej by się przydało. Panama, skolonizowana całkowicie. Sorry, nobility. Potrzebny hajs. I to bardzo. Sorry, muzyka. Bardzo mi przykro. W celu rozszerzania wieści o moim wspaniałym zbawicielu naszym, czyli PL Repusie. Teraz już Repusie, bo zmieniłem. A to jeszcze 27 tysięcy oczywiście, co można byłoby wykorzystać. Trzeba byłoby w sumie wykorzystać na tą Koreę. Japanizm Meksyko przyniósł ważny hajs. O, tracę dwa inflacji, to się zarąbiście przyda. Za 100 punktów, czyli się opłacało. No jak to mnie wkurza, że wyrzuca mnie na północną Amerykę non-stop. Oj, 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 oj. Bo to ja wam nie pozwolę. Lecimy im na tą ostatnio wolną prowincję. Bokond i anektujemy ich. Teraz powstanie mi kolejne państewko tutaj. Chyba, że to się liczy. Nie, to się chyba nie liczy do Ameryki Środkowej. Geographical, Colonial Regions. Tak, to się liczy do Colonial Columbia. Tak, mam raz, dwa, trzy. Ora, raz, dwa, trzy prowincje. Trzy prowincje. Więc może wystarczy okorować dwie. Starczy ruszyć na Inków. Na Chimu i tak dalej, na Amerykę Środkową całą zająć. I tu się będzie liczyć jako na razie Colonial Columbia, a później Colonial Peru. Już Chivu jest tak na pół tam Chimu. French Brazil. Ale Francja się wbiła już tutaj. Widzę, że ostre pojedynki toczymy. Wyścig. Pierdolu. Dał się dać tej flocie się zregenerować. Odpocząć po tych wielkich bojach. Tam przepływie po prostu morze. Kurczę, jakby podzielić tak, że daj wszystkie armie, które mają full hapsów.
No, trzeba poczekać te 4 miesiące. A ja mogę zrobić claima w tym momencie na Koreę. Czy zacząć robić? Jak to Chimu leci? Ciśniemy. Najgorsze jest właśnie, że oni kosztują przechodzenie przez te prowincje. Ale tu manewr odwalili. Ale zostali pobici. Gain one stability. Pięknie, to mi daje mniejsza korupcję, czyli daje minusy za ten rooting corruption. Czyli same plusy praktycznie dostałem. To są plusy dodatnie i są plusy ujemne. Trzeba pamiętać. Jak to mówił wielki człowiek, pierwszy człowiek w kosmosie, Jan Paweł II, Polak. Wielki, trzeba podkreślić. Okej, tak. Tu gadam wam galery. Albo nie galery. Właśnie dam wam ciężkie statki, bo będziecie pilnować tego morza. Select mission, hunt pirates. I piracy wokół Green. Rekradną mi tutaj. Punkty, hajsy. No już pieprzyli. Powinno być namalowane, że teraz Japan. Tak, Girin należy do Japanu. Właśnie było, że do Korei, bo mieli także piratów, to się liczyło włącznie. Dobra, mam nadzieję, że już szykujecie dupę na wpierdziel. Jeb, 14. No właśnie, fokus na administracyjnych teraz. A oni jeszcze przez stolicę mieli przejście. A zaraz już w ogóle nie będą mieli. Będą płakać i będzie ich boleć dupcia. Bo tam wiadę. Nie ma co dobijać was, waszą armię do końca, bo i tak was anektuję. Dawaj, 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 jep. Jep, 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 jep. Nie, dobra, wypadałoby dobić waszą armię do końca. Wiecie, że jest z Francuzami, a na zasadzie, że ich kontratakujecie. Ale nie widzę dla was przyszłości, szczerze mówiąc. Widzimy się po pauzie, muszę to zrestartować. Dobra, jesteśmy jakieś półtorej miesiąca przed ostatnią rozgrywką, gdzie skończyliśmy. Widzę właśnie, że Meksyk jest podbijany przez buntowników. Trzeba tam podbić tą prowincję i wrócić. Zapieprzaj, chłopie. Ponieważ skądś muszę hajs czerpać. Gdzieś tam wy się korujcie te dwie prowincje, bo to państwo powstało i wzięło całą overexcencję na siebie. Cały ciężar tej overexcencji. Tracę 100 dukatów, lokalne unresty. A no właśnie. Jak zajmę te prowincje i będę miał kontakt z Francją, to czy będę w stanie, jak to się mówi, zwesternizować? Mogę zaryzykować wtedy, rozpocząć westernizację, aż punkty militarne by się wtedy przydały. Merchanty tracą... To jest merkantylizm, jeżeli to jest prawda, co ja sądzę teraz. Tu już jest, są państwa. Czy są jakieś prowincje, takie centra handlu? Przez przypadek jedną skolonizowałem właśnie.
Wtedy. Tutaj Nowej Zelandii nie ma, na wyspach nie ma. Świetnie, dzwony zaczęły walić. Tu sobie pozajmowali. To jak, wypadałoby powiększyć Kalifornię według mnie, żeby posiadała 10 prowincji. Albo Recall. Trzeba odczekać chwilę. Tu się jeszcze liczy Kalifornia, czy Meksyk? Tu się jeszcze Kalifornia liczy, tak? Jeszcze raz się upewnię, tak, tu. Wiecie chyba, co mam zamiar zrobić. Trade developmentu, tutaj. Dwa patchów dojść. Może przed Portugalią jeszcze. O kurwa, hejnały, dzwony, sorry za te warunki. Dobra, rozwalił tam jakichś buntowników. Kolejnych. Japanese Columbia, może być, Kolumbia. I teraz będzie co? Jakieś państwo będzie. Znaczy to Kolumbia będzie miała. Była w stanie wziąć na sobie. Kurwa, jebane. Jebane dzwony, chciałem powiedzieć dzbany nawet. Bez niej nie mogę się skupić. A nie rewokuj korów, wybuchajcie tam. I posiadając te prowincje, czy jestem w stanie kliknąć Westernize? Nie mogę, kiedy jestem overexcentnięty. Kurwa mać. Dawać te punkty. O, ale mam kolejnego tutaj typka właśnie od handlu, który się bardzo przyda. No i zabraję sobie także armaty. Przyda się, żeby być w stanie na przykład zbierać w Panamie. Bo w Panamie tylko tracimy, a przydałby się kolekt. Dojdzie operacja za jakiś czas. Ale wypadałoby kolektować. Jest to 27. Mam jedno pytanie. Czy WOO zerwało ze mną płacenie? Tak, zerwało. To mi się nie podoba i przydałoby się im przypomnieć, że mieliście płacić. Ale trochę w innych słowach oczywiście. Nie aż takich potulnych. Malokus widzę, że tracę dużo hajsu. Przydałoby się go wysłać i jest tutaj. Na Demalokus. Jednocześnie widzę, że tracę w Maladze dużo i mógłbym wysłać z Gilinu. Albo nie. A czy to jest tak, bo w Niponie powinienem automatycznie kolektować. Nie w Gilinie przez kolektuj, tylko z Gilinu wysyłaj. Tak. Według mnie to może się opłacać. Internal konflikty w Maroko. Szczerze, jeżeli ten mój plan teraz, co mam tu, tknięcie z Francją nie pomoże na oklejmowanie, czyli zrobienie sobie westernizacji, to pozostaje tylko zwiększenie ekspansji, raczej wzięcie tą ekspansję, kurwa jak to się mówi, idee ekspansywne i zaszalenie wtedy za ich pomocą. Aha, to oni nie odkryli, ta Korea. Nie muszę nowy Beat Spy Network robić. Okej, okay, never mind. Nie wysyłaj mnie tam na północ. Mogę zaryzykować nawet olaniem tej wojny z Koreą, czy zaryzykować. Po prostu mieć gdzieś. Zacząć się westernizować. Nawróciłem tutaj kogoś na Madagaskarze, nawracamy kolejną prowincję, już ostatnią na Shinto. Wy tutaj latacie, tak? Tak.
Weźcie trochę coś, taki trik. Ciekawy, fajny, mi się będzie podobać. Tutaj są cały czas piraci, są. Kurde no, stabilność. Nie zgodzę się na tracenie tyle hajsu i na tracenie na zyskiwanie korupcji. Select mission. Privateer. I na privateer jest dużo hajsu. A niech będzie Hangzhou. Nippon. Dawać Hangzhou. A czym ile będę z Hangzhou zyskiwać? No jeszcze król mi zdech. Więc jestem trzeci. Hangzhou. 4-2-2. Jakiś w końcu dyplomatyczny. Świetnie. If you let me try, you won't let me die. Przestajemy płacić armii oczywiście, bo mnie nie stać. Lecicie, nie lecą. Konektowali to państwo, co chciałem. Nie mam dostępu do haraki, chyba że poprzez kolonizację. I bicie się pomiędzy Anglia, Francja, albo tutaj chociaż w Anglię. I to jest mój jedyny sposób, żeby bić się tutaj. Korujcie się. Bengal, okej. Ottomani już zmienili zdanie, chcą sojuszu. Za dużo minusów pewnie. Kara tu leci jak porąbana. Try you. To się nazywa porządna rzecz. Na Royal Marysz pewnie się nie zgodzą, no inna wiara. Ale sojusz z Angolami w obliczu Francuzów to jest dobra rzecz. Jeszcze Niderlandy by się zgodziły. Musiałem odkształtnąć, odchrypnąć. Kogo macie jeszcze na rywalu, kto mógłby mnie polubić? Aragon. I Ottomani. Aragon widzę. A się nie zgodzą. Distance between borders i tak dalej. Our truce with Kutai wygasnął. Wygasł. Jezus Maria, przydałoby się coś, co by mi pomogło obniżać tą inflację, jakieś ziomy się od inflacji, ale on jest na poziomie trzecim. Nie chcę się bawić w wyrzucanie. O, akceptuję jakąś kulturę, świetnie. Bornean chyba, to była to. Ta. Chyba hajsy. Bo hajsy się przydadzą właśnie na wojnę, jak będzie potrzebna. Jak będzie westernizacja, to będzie wszystko potrzebne. Czemu wy mi to robicie? Ja was kiedykolwiek skrzywdziłem. Po co? Bo zanektowałem wasze głupie państwo, tak? Macie od razu problem. Mogliście dać cynk, że ej, mamy bunt, pomożesz nam? Był duży problem. Uitsa się powiększyła, ale ona prowadzi wojnę, czy jak? O kurczę, bym się wbił w nich. Ale tu zdążę pewnie przed zdobyciem fortu. I na Itce chyba już nie zdążę w ogóle. Pójdę do Panamy, będzie taki złoty środek. Między buntami chodzi oczywiście o ratowanie państw moich kolonialnych. Plus 20 w relacjach ze wszystkimi, nawet nie wiem z kim dokładnie. Influency. Oni i tak mają dosyć duże influency. Dobra, co mi możecie dać, jedni i drudzy? Oni ludzi.
Tyle. Kawar mi się klergowie opłacają. Ja mogłem u nich wybustować tą stabilność. A właśnie lojalność. A dadzą mi stability, cost modifier i tak dalej. Mogę westernizować się. Czekajcie. Nie ufam samemu sobie. Gdzie to było? Save Games, to było to? Tak, to jest to. Typ data modyfikacji. Yep. Prawy na pulpit. Jak coś spieprzę, to wiecie teraz, że nie będę musiał zaczynać od nowa. Trzeba boosta polecieć. Jest szansa, że to jedyne co mi zajmie to czas. Jeszcze jest od cholery punktów potrzebnych. 3200. No i co? No i lecimy dalej. Powiedziałbym do zaczęcia w końcu odcinku, ale nie widzę potrzeby. Ale to mi pozwoliło właśnie ta Francja na westernizację. Jak się zmienię, to w Azji będę miał dominację praktycznie, chociaż Chiny też mogą się postanowić zmieniać. A ten tysiak co tutaj robi? A, to może był tysiak tamtych. Tych moich ziomków. O kurwa mać. Westernizacja ma na tyle dużo, tego się nie spodziewałem, że nie trzeba walczyć, bo dawno nie robiłem westernizacji. A bunt w Rikuzen. Rikuzen. No nie tak się spodziewałem, że jest na wyspach. Świetnie. A moja flota gdzie jest? Aha, robi za tutaj przytupasów. Nie za przytupasów, za badasów właśnie. Przenosić się na wyspy. Łączyć wszystkie forty. No i są tutaj. Diplomatic Technology Ghost. No właśnie nie jest żadnego tutaj Diplomatic Technology na razie, więc nie ma co się bawić. Westernization plus 10, no kurde. Ja się nie zastanawiałem, że to jakieś minusy, czy się, że przejmą prowincję. Z tego powodu. Nie trzeba teraz latać na lewo i prawo. Jak zużywają te punkty? Oni biorą, czekajcie, jak to oni biorą? Po 5. Czyli według tego to ma się skończyć właśnie w 5, dopiero w 58. O Boże, dobra. Odcinek może być krótszy, z tego powodu, że zacząłem tego westernizację. Zobaczymy się, jeżeli mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, to zobaczymy się na wczytanym save'ie i olejemy westernizację. To cześć, pa. A jeżeli westernizacja mi się uda, to duże szanse, że dogram do końca. To zależy także, kiedy patch wyjdzie. Najnowszy, ale zobaczymy. To cześć, pa.